był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Dziś święto szczególne dla każdego Polaka wyjątkowe, 100 lat od tych wydarzeń wielkich mija. By pokazać swą miłość do Polski, przedszkolaki są gotowe. Czas do Mazurka, Dąbrowskiego stanąć. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szarno obierzemy. Nasz, nasz Dąbrowski, z ziemi boskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Thank you.
rzece, która z gór wypływa i przez cały kraj płynie, opowie nam w swojej piosence Grupa Pszczół. A później zaprezentuje wiersz Włodzimierza Domarowskiego pod tytułem Ojczyzna. Thank you.
Thank you.
wierszu spróbują odpowiedzieć nam na trudne pytanie, co to jest Polska. A w swojej piosence pokażą, że miłość do ojczyzny niezależna jest od żadnej pogody ani pory roku. A co to jest Polska? Pytał Jacek przedszkolu. Polska to wieś i las i zboże w polu. I szosa, którą będzie do miasta autobus i samolot, który leci wysoko nad tobą. Polska to miasto, strumień i rzeka. Nawet komicza będzie co piękne, a nawet obłoki, gdy nad nami mkną. Polska to jest także twój rodzinny dom. A w przedszkole? Tak, i przedszkole, i róża w ogrodzie, i książka na stole. Na kolejne świętowanie zapraszamy już do grup. Dziękujemy!